Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. I cyk, kolejna teoria powoli staje się... Faktem, lockdown energetyczny jeszcze do niedawna był pojęciem stricte skręgu spiskowych teorii, podobnie zresztą jak cyberlockdown. Oba były omawiane nie tak dawno temu w ramach pytań i odpowiedzi. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam w opisie, znajdują się linki do tych materiałów, warto sobie je przypomnieć. Tymczasem, dziś lockdown energetyczny staje się już całkiem realną. Przyszłością, gdyż w sieci znajdują się materiały wskazujące na to, że kraje Europy Zachodniej przygotowują swoich obywateli właśnie na taki lockdown energetyczny i uczą obywateli, co mają zrobić, gdy taki lockdown energetyczny się zacznie. W sieci znajduje się sporo. Poradników, jak się ogrzać, jak się oświetlić, jak nie wpaść w panikę. A Niemcy mogą nawet obejrzeć takie oto spoty telewizyjne. Jak widać, wartość merytoryczna takiego spotu dość mizerna, i może warto sobie troszeczkę na jego temat porozmawiać, chociażby po to, żeby żaden emeryt się w domu nie spalił. Drodzy Państwo, co poleca ten spot? Ano poleca, żeby w momencie, w którym wysiądzie prąd i nie ma światła, żeby oświetlać się świecami. To jest generalnie dobry pomysł i żeby z braku świeczników wykorzystywać szklanki. No to już jest po pomysł troszeczkę gorszy, gdyż taka szklanka może... Pęknąć, a na pewno się nagrzeje. Jak ktoś ją nieopatrznie schwyci, to może się bardzo poparzyć, ale przede wszystkim może pęknąć, a już na pewno taka okopcona szklanka, potem, że się tak wyrażę, zmniejszone są jej, um, nazwijmy to, wartości użytkowe. Ale mniejsza z tym, najgorzej, że oni te świeczki um, sugerują, żeby kłaść na Oparciach przeróżnych tapczanów i innych tego typu rzeczy, miękkich mebli, na których jak się usiądzie, to te oparcia się ruszają, więc taką świeczuszkę łatwo można strącić. A jak wiadomo, otwarty ogień plus y, tekstylia równa się pożar. I chyba nie o wywołanie pożaru tutaj chodziło. Y, natomiast na zimno sugerują, żeby się ubrać. No, to pomysł na pewno dobry, natomiast no, w ten sposób górnych dróg oddechowych nie ochronimy przed zimnem. Zwróćcie uwagę, że tutaj musi być ostry lockdown energetyczny, bo na samym początku widać, że tej babci para wodna leci z ust, czyli pewnie ma w domu poniżej zera. Masakra. Sugerują więc, żeby zabezpieczyć okna taką specjalną folią, która znajduje się w na przykład apteczkach samochodowych i która zapobiega albo nagrzaniu, albo wyziębieniu, mówiąc krótko, w zależności od tego, którą, stroną, którą stronę się ją położy, to ona, no właśnie, albo przepuszcza, albo nie przepuszcza ciepło, więc rozumiem, że to chodzi tutaj o takie zaklejenie okna, żeby okno nie przepuszczało ciepła. Pomysł słaby z prostej przyczyny. Albo babcia ma w domu bardzo dużo takich apteczek, Albo jedno okno, albo no, nie da rady yy, zakleić wszystkich okien. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, yy, akurat powierzchnia okna, jeśli chodzi o wyprowadzanie ciepła z wnętrza pomieszczenia, to nie jest taka straszna, natomiast bardziej ciepło się traci przez różne szpary, złe osadzenie okna czy złe uszczelnienie. Tutaj jest to zdecydowanie ważniejsza sprawa, no ale przede wszystkim takiej folii oczywiście babcia mieć nie będzie miała wystarczająco dużo, żeby wszystkie okna w ten sposób zabezpieczyć. Śmiesznie natomiast do kwadratu robi się, gdy em, Niemcy sugerują zrobienie podgrzewacza do rąk, bo piecykiem tego nie można nazwać, które polega w w gruncie rzeczy na wsadzeniu do niski dobrze obciążonej, takiej bardzo, bardzo dużego pręta z gwintem, po to, żeby osadzić na nim przy pomocy dwóch śrub doniczkę do góry nogami, a następnie, żeby ta doniczka łapała ciepło, uwaga, dadam, dadam, z tak zwanych lightów, czyli z podgrzewaczy do potraw. Yy, no... Dużo ciepła z takiego tilajta to moi kochani nie ma i grzanie się takimi podgrzewaczami to trochę tak jak próbować się najeść tiktakami. No może i można ale generalnie raczej mało to skuteczne. Do tego na pewno każda babcia posiada takiej wielkiej długości nagwintowany pręt, śruby, odpowiednią miskę. No i także na pewno każda posiada. No i czystą doniczkę. Na pewno każda babcia posiada doniczki. Tutaj boję się tylko e, spytać, co by było, gdyby na przykład jakaś babcia nie pomyślała i użyła plastikowej doniczki, która by się zaczęła palić. Znowu pożar gotowy. No i dalej sugerują, żeby się ogrzewać ciepłem własnego ciała, czyli żeby przyjąć sąsiadów i siedzieć i marznąć razem. Wtedy, jak będzie więcej osób w pomieszczeniu, to, to, to nie dość, że będzie raźniej, bo będzie można jeszcze pogadać, to jest, no, tak jak w średniowieczu, prawda? Więcej ludzi w izbie, to Ciepłotą ciała bardziej to nagrzeją, no dobrze, że nie proponują krówki lub świnki, tak jak w średniowieczu wprowadzić do izby. Wtedy właśnie w średniowieczu często zwierzęta takie gospodarcze miały swoją ją Jakby przestrzeń niedaleko w tym samym budynku, co, co ludzie, po to, żeby ciepło zwierząt ogrzewało ludzi. No, do, tego po, do tego jeszcze nie doszli, natomiast doszli do multiculti. Nawet tutaj musieli wrzucić multiculti i oczywiście nie mam nic przeciwko, um, przeciwko temu, bo nie mogę. Natomiast ciekawe, że właśnie tutaj taki, taki stereotyp: Pan imigrant i dwie, panie miejscowe, że się tak wyrażę. Ciekawe, bo to jest moim zdaniem troszeczkę mm, seksizm i dlaczego akurat nie może być pani? Prawda? Dlaczego nie może być pani przybysz? Yy, tylko musi być pan przybysz. Zawsze jest kurczę pan przybysz, a, a pani przybysz nie. Mam nadzieję, że to nie przez to, że mają problemy z obsadą. Ale tak, pomijając fatalną jakość merytoryczną tych filmików, które nie wiem, czy takim emerytom czy w ogóle ludziom, którzy mają się przygotować na ich podstawie na, na to, co będzie, co zrobić, jak będzie lockdown energetyczny, czy one bardziej tym ludziom pomogą, czy przeszkodzą, to sama idea przygotowywania ludzi na lockdown energetyczny, to jak widać, zarówno ciepłowniczy, jak i, jak i prądowy, no to już zaczyna budzić bardzo poważne zaniepokojenie. Ja jako człowiek urodzony za u doskonale pamiętam, coś to co się chyba nazywało ósmy stopień zasilania, czy coś w każdym razie, były dla mnie coś takiego, że wyłączali prąd, czy że kaloryfery nie grzały. To nie jest nic takiego, czego nie doświadczyłem. Za komuny to było raczej dość częste, że wyłączali, że wyłączali prąd, a kaloryfery potrafiły być zimne. To nawet w popkulturze zostało uwiecznione. Jest taki serial pana świętej pamięci Barei Alternatywy 4 i tam co jakiś czas w jednym z odcinków jest właśnie pokazane, jak wyłączają prąd. Tak po prostu wyłączają prąd, a w drugim odcinku wyraźnie pokazują, jak mm, odcinają w ogóle jedną z dzielnic Warszawy, bodajże Ursynów od, 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 od ogrzewania. Bo elektrociepłownia jest tak niewydajna, że nie jest w stanie ogrzewać całe... Wszystkiego co powinna, więc odcina, chyba na pewno, prawdę, był Ursynów jako dzielnicę najbardziej oddaloną od elektrociepłowni. No i takie odcięcie całej dzielnicy to nie pamiętam czy było, natomiast na pewno pamiętam również w mojej dzielnicy jak kaloryfery były praktycznie zimne i trzeba było się dogrzewać. Ludzie się dogrzewali na przeróżne sposoby. Pamiętam też jak oglądałem sobie filmy nagle wyłączali prąd. Nie tak, że korki poszły, nie tak, że coś było w bloku nie tak, tylko po prostu szlak trafił zasilanie. Dla mnie to było coś normalnego, gdy byłem dzieckiem. Natomiast potem, gdy dorastałem, gdy lata 80. zmieniły się w lata 90., przestało być to już normalne i generalnie to, że prąd jest cały czas stało się normą, gdy prądu nie, mogło nie być ewentualnie przez jakiś czas w wyniku awarii. Co ciekawe, z takimi awariami, to dopiero zetknąłem się, jak się wyprowadziłem od rodziców, czyli to już było po, po roku 2000 na swoje własne mieszkanie i rzeczywiście tam nie wiem, chyba schrzanili linię w nowym budownictwie, czy przyłącze, czy coś. W każdym razie, no tam często rzecz często, z ro, raz, dwa, góra, trzy razy do roku, przez chwilę przez jakiś czas nie było prądu, nie? Może nie chwilę, może kilkadziesiąt minut, może czasem ponad godzinę, ale, ale coś takiego, tak? No, nie było to denerwujące dla kogoś, kto pracował w domu, na komputerze, ale na pewno to nie powodowało wyziębienia mieszkania. Yy, natomiast sytuacji, w której był problem, że koloryfery zimne i, i, I trzeba się dogrzewać, bo kaloryfery nie są w stanie nagrzać mieszkania, no to pamiętam ostatni raz właśnie, jak byłem w podstawówce. Chyba późne klasy podstawówki, ale, ale jednak podstawówka, czyli to musiało być lata 90. i to raczej taka powiedziałbym, pierwsza połowa lat 90., już druga połowa lat 90. potem już się takie rzeczy nie zdarzały. No a teraz, jak widać, zdaniem rządzących. Przynajmniej w Niemczech, znowu takie rzeczy zaczną się zdarzać i przygotowują na to ludzi. I, I to jest kurde, dramat. To jest najlepszy dowód, jak bardzo świat zachodu, nasz świat się degeneruje. Jak wracamy, znaczy wracamy yy, z punktu widzenia, yy, z punktu widzenia świata zachodu, jak oni się zanurzają. W, w, świecie, w świecie socjalizmu. To, że Zachód robi się coraz bardziej socjalistyczny, to nie jest żadna tajemnica, to jest fakt. Od dłuższego czasu widzimy właśnie, jak Zachód stawia na zabieranie ludziom sporej części owoców ich pracy, a z drugiej strony, jak Zachód płaci ludziom, którzy nie pracują, żeby mogli nie pracować i jednocześnie w miarę dobrze funkcjonować. Do tego jeszcze bardzo duża kontrola um, każdego obywatela i takie wchodzenie z butami um, rządu do życia obywateli. Także to, to, to są, jak dla mnie, no przynajmniej esencje socjalizmu. No i o dziwo, um, znaczy nie o dziwo, bez zdziwienia przynajmniej u mnie, Zaczynają socjaliści z Europy, a wcale bym się nie zdziwił, gdyby podobnie było z socjalistami w Stanach Zjednoczonych. W każdym razie ci neosocjaliści, nowocześni socjaliści, socjaliści 2000, 2000, 2000 socjaliści 2000 takich nazywam, zaczynają się borykać z tymi samymi problemami, co PRL. Czyli braki w dostawie prądu, braki w dostawie ciepła, a przynajmniej na to się przygotowują. Zresztą to oczywiście nie są jedyne problemy, na które oni, na które oni się, no, z którymi się borykają, prawda? Borykają się też z czymś takim, co w Perelu było normalne, że ludziom się nie chce pracować. PRL sobie z tym poradził w ten sposób, że zrobił przymus pracy, ale ci, którzy um, nie chcieli pracować, um, no to i tylko pracowali, bo był przymus pracy, to się w tej pracy migali. I było nawet takie pojemnie, przysłowie, czy się stoi, czy się leży, 3000 trzy tysiące się należy. No i ci ludzie właśnie w tej pracy dużo leżeli, opierali się o łopaty, był nawet taki dowcip, Szefie, szefie, łopata mi się złabała. Do no co jęczysz? Się o Obpłysz się płot. No. Tak się tak się w tamtych czasach pracowało. No tutaj Zachód jeszcze sobie nie wypracował metod radzenia sobie z tym, z tym, z tym, z tym że ludziom się nie chce pracować. Raczej ch chyba nawet nie ma z tym problemu. Chyba nawet jest zadowolony, zamierzają wprowadzić dochód podstawowy, który sprawia, że ludzie w ogóle nie będą mieli konieczności pracy, będą mogli sobie żyć z owoców cudzej pracy i te owoce cudzej pracy zostaną odebrane po to, żeby można było to przekazać tym, którym się pracować nie chce. Natomiast tutaj jeszcze wydaje mi się, że oprócz tego takiego klasycznego socjalizmu dochodzi jeszcze coś, co socjalizm którym ja się urodziłem, czyli PRL, że nawet on takich wypaczeń nie znał, czyli kwestie związane z Zielonym Ładem, z ekologizmem i z Fit for 55. Fit for 55 z grubsza zakłada, że no musimy być biedni, bo jak będziemy biedni, to będziemy mniej konsumować. A jak będziemy mniej konsumować, to to będzie dobrze, dobre dla planety. No bo jak będziemy. No bo jak będziemy mniej konsumować, no to mniej surowców zostanie zużytych, a potem będzie mniej śmieci z tego lub zanieczyszczeń, jeśli te surowce, które zużyjemy, będą na przykład spalane, prawda? No i, no i to jest. No i to jest to. W przypadku Niemiec widzimy bardzo wyraźnie, że pod naciskiem ekologów. Niemcy zrezygnowali z elektrowni atomowych, które były jakie były. Oczywiście to nie jest tak, że elektrownie atomowe to jest rozwiązanie wszelkich problemów, niemniej jednak bilans energetyczny się zgadzał. Do tego jeszcze elektrownie atomowe, podobnie jak elektrownie konwencjonalne są w stanie w miarę stabilnie zapewniać dostawy prądu. Nie są uzależnione od tego czy wieje, i jak mocno wieje, tak jak elektrownie wiatrowe, czy od tego, czy świeci słońce i jak świeci słońce, lub czy nie jest za gorąco, jak panele słoneczne. Panele słoneczne, jak jest za gorąco, to wcale dobrze nie, sobie nie radzą. Wiatraki, jak jest za mocny wiatr, też sobie nie radzą. Elektrownie wodne są uzależnione od tego, czy są, um, jaki jest. Yy, no. chociażby czy jest woda, no jak jest susza, to no to nie działają i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast te elektrownie atomowe no, działały yy, cały czas stabilnie. Pozamykali je, je, dużą ich część yy, ze względu na naciski ekologów i, i yy, yy, postawili na elektrownie gazowe, które spalają gaz. Yy, problem jest taki, że tego gazu to w Europie Zachodniej za dużo nie ma, więc, więc Niemcy go importują. Między innymi z Rosji. Tu się pojawia Nord Stream 2, który bardzo mocno uderza w interesy polskie, nie tylko polskie, również, również ukraińskie, ale mnie jako Polaka bardziej interesują interesy Polski. I przez to przykładowo um, mamy um, drożyznę na rynku, na rynku gazu, która się też przekłada na drożyznę na rynku paliw. Zdaje się, że LPG w dużej części jest robiony z gazu ziemnego to jak gaz ziemny mm, poszedł w górę, no to LPG też poszło w górę. Teraz już jest chyba po 3,14 czy po 3,14 w detalu za litr. Jak tak dalej pójdzie, to niedługo ludzie, którzy poprzerabiali sobie samochody na e, instalacje gazowe będą bardzo, bardzo niezadowoleni. Też pamiętajmy, że LPG trochę więcej samochody palą tego gazu niż benzyny, więc... To też więc tam trzeba trochę jakby przemnożyć ceny tego LPG, żeby jakby popatrzeć, jaki jest substytut, substytut benzyny, prawda? Ale przede wszystkim wygląda też, że oni się liczą z tym, że te systemy będą niewydolne, że na przykład nie będzie, będą przerwane dostawy gazu, czy z jakiegokolwiek innego powodu będą przerwane dostawy energii, czy to prądu elektrycznego czy to właśnie ciepła. I nie mam wątpliwości, że to się bierze właśnie z tego również, znaczy również z tego ekologizmu, prawda? Gaz, super, świetny, fajny Piece gazowe do ogrzewania domów, naprawdę super rzecz. Praktycznie bezobsługowe. te nowoczesne w ogóle można podpiąć do internetu. I na przykład, wracasz sobie do domu i sobie pyk, pyk, pyk ustawiasz, żeby ci nagrzał dom na przykład yy, na, na godzinę, w której ty będziesz, prawda? Super, naprawdę świetna rzecz. Tyle tylko, że paliwo gazowe jest drogie. To jest jedna rzecz, a drugie, no, wyparte zostały inne paliwa, prawda? I, I tego gazu nie bardzo można też składować. Węgiel na początku zimy każdy sobie kupował, wrzucał sobie do piwnicy i miał na całą zimę, albo może nawet jeszcze i na dłużej. Z gazem tak nie zrobisz. No i tyle. No i, no i tak w zasadzie to obawiam się, że będzie jeszcze gorzej. Że te wszystkie problemy energetyczne, zresztą nie tylko problemy energetyczne, będą się nawarstwiać i niedługo, tak jak w tej chwili, Wielka Brytania doświadcza kryzysu paliwowego, który został sztucznie wywołany w ten sposób, że nie było paliwa na dosłownie kilkudziesięciu stacjach w skali kraju, ale media to tak nagłośniły, że ludzie myśleli, że w ogóle nie ma paliwa. Więc poszli zaczęli je wykupowa wykupować. No to jak wykupili, to naprawdę nie było. No to jak naprawdę nie było, to już się w ogóle ludzie rzucili i zaczęli wykupować. No i teraz w ogóle jest problem z tym paliwem. Do tego jeszcze przez to, że nie ma kierowców, <laughs> zaczynają ludzie mieć e, problemy, że czasem jakichś produktów nie ma w sklepach. Czyli dosłownie jak za komuny. Za komuny też nie było. Był problem z benzyną, był problem z zaopatrzeniem w sklepy, ale co bardzo ciekawe, zaczyna się dziać to, bo ten, bo ten kryzys paliwowy w Wielkiej Brytanii powoli mija. Tylko zaczyna się to robić tak. Bardzo, bardzo nieciekawie. To znaczy trochę tak, dla tak jak Krzysztof Jackowski przewidział, ale nie, że jakaś przepowiednia, tylko tak normalnie na logikę. On powiedział, że zobaczycie, jak to będzie, że jak już się pojawi to paliwo, to będzie dużo droższe i ludzie i tak się będą cieszyć, mimo tego, że jest droższe, no bo jest. I lepiej, że, że jest chociaż droższe, niż jakby go miało nie być w ogóle. No i rzeczywiście, słuchajcie, jak sobie chodzę po brytyjskim internecie. I tam rzeczywiście pojawiło się to paliwo na wielu stacjach, tylko droższe. I ci Brytyjczycy są zachwyceni, że ono jest. Jest droższe, ale jest. Czyli tak zupełnie przypadkiem Brytyjczycy łyknęli podwyżkę cen paliw. Tak po prostu jeszcze się cieszą. Ciekawe, nie? Było sobie paliwo i było w miarę tanie jak dla Brytyjczyka, czy po normalnych cenach jak dla Brytyjczyka. Sztucznie wywołany kryzys, nie ma paliwa, wraca drożej. I Brytyjczycy się cieszą, bo w ogóle jest. Ciekawostka, nie? Ale pokazuje, jak działa ludzka psychika i niestety można się yy, śmiało domyślać, że, pod, że pewnie na nas Polaków by podobnie to zadziałało. I należy się zastanawiać, czy na przykład jak by zrobili taki dłuższy kryzys w Wielkiej Brytanii z brakiem produktów w sklepach. I jakby tak przegłodzili tych Brytyjczyków, w cudzysłowie oczywiście, i tak przez tydzień, dwa tygodnie no nie byłoby w sklepach zaopatrzenia. Potem by wróciło, tylko z drożyzną, że naprawdę byłoby drogo, yy, yy, drogo ale by było. Czy ci te Brytyjczycy też by nie odetchnęli z ulgą? Uff, co prawda jest drogo, ale jest. I tak nagle wprowadzamy drożyznę, która jest jedną z metod na zubożenie społeczeństwa, prawda? W sumie wszystko jedno, czy zaczynamy zarabiać mniej, czy jest drożej. Ważne, że możemy kupić sobie mniej za pensję. I o ile. I to jest ciekawe, naprawdę takie ciekawe z psychologicznego punktu widzenia. Bo na przykład my w Polsce mamy drużyznę i się budujemy. Zaczynamy się powoli budować przeciwko tej drużyźnie, i rząd zaczyna stosować bardzo wiele różnych socjotechnik, na przykład. E, ściemniając, że e, ta drożyzna, że, że ta, że ta e, drożyzna, inflacja, to w zasadzie to jest spoko. No różne głosy różnych polityków się pojawiają w tej sprawie, prawda? Ale widać, że ona jest coraz większym obciążeniem dla rządu. Natomiast w Wielkiej Brytanii nie widać tego problemu. Zupełnie jakby to było przynajmniej na razie w miarę spoko przez Brytyjczyków przyjmowane. I zobaczymy, jak będzie dalej. Ech. Tak, i zastanawiam się, kiedy coś takiego może wyjść w Polsce. Zwłaszcza, że mm, mi się wydaje, i tutaj mówię zupełnie serio, i się trochę tego obawiam, że niestety, jeśli będzie stroga zima, a podobno w tym roku może być stroga zima, to może się okazać, że w Polsce też jest problem. Co prawda, my mamy bardzo dużo jeszcze elektrowni węglowych i tak dalej. E, natomiast i, i mamy dużo własnego węgla. Natomiast pamiętajmy, że mamy powygaszane te, kom, te kopalnie węgla. Mimo wszystko importujemy duże ilości węgla z Rosji. To jest w ogóle jakieś kuriozum. E, polski węgiel w Polsce wykopany na hałdach leży, a my importujemy węgiel. E, dlatego, że kopalnie źle zarządzane wydobywają ten węgiel bardzo drogo. Oczywiście można by zacząć dobrze. Dobrze zarządzać kopalniami, dzięki czemu on byłby tańszy ten węgiel, no ale jakoś nie zanosi się, żeby na coś takiego chcieli pójść nasi rządzący. Także mo może być problem z produkcją ciepełka, z produkcją elektryczności też może być różnie, drodzy Państwo. Pamiętajmy, że system europejski to jest właśnie taki system naczyń połączonych. Jak to na przykład pierdzielnie gdzieś na zachodzie może się okazać, że, że to się jakby przełoży na Polskę. Pamiętajmy też, że tam jest kwestia podaży, popytu, sprzedaży. I jak się okaże, że na przykład zaczyna brakować tego prądu w ogóle w Europie, no to jak myślicie, kto będzie w stanie dać więcej Niemcy czy Polacy? A obawiam się, że nas przelicytują i taki prąd może popłynąć raczej do Niemiec. I to nie, to nie jest jakieś. To nie jest broń Boże jakaś germanofobia czy coś takiego. To jest po prostu stwierdzenie faktu. I to nie ma znaczenia, że on popłynie do Niemiec. Ważne, że no nie będzie go w Polsce. A nasi a nasi um, obywatele nie mają nawet takich poradników, jak w, jak, jak Niemcy. I okej, okay, moje pokolenie jeszcze sobie pewnie poradzi. Chociaż kurde, bez prądu będzie ciężko, no. W mieszkaniu, ale pewnie jakoś sobie jeszcze poradzimy. Jakieś świece, coś, każdy ktoś ma. Przynajmniej światło będziemy wiedzieli, jak sobie tam jak sobie poradzi. Swoją drogą lepiej jest zrobić podstawkę z talerzyka. Ale to może kiedyś wam zrobię poradnik na ten temat. Natomiast chociażby dla to, że mniej wywrotny ale to kiedyś wam zrobię. Natomiast z ogrzaniem no będzie problem. Jak elektrociepłownie szlak trafi lub na przykład będą przerwy w dostępie gazu. Bo coraz więcej ludzi ma ten gaz. Zobaczymy. Natomiast wygląda to bardzo, bardzo nieciekawie, drodzy Państwo. Zapraszam do zajrzenia do opisu. Tam w pierwszych dwóch liniach będziecie mieli te vlogi o lockdownie energetycznym i cyberlockdownie. Cyberlockdown to jest pojęcie bliskoznaczne. O ile lockdown energetyczny to są takie duże przerwy w dostępie energii, o tyle cyberlockdown to jest. Są problemy związane z internetem, ale nie tylko takie, że internet wyłączą, tylko na przykład takie, że włamią się, tak jak teraz się podobno. Tak jak teraz była awaria Facebooka i Facebook nie działał, to wyobraźcie sobie, że na przykład będzie awaria lub włamanie do systemu bankowego i na przykład będzie, będą banki nie działały przez kilka dni. Więc i kartą nie zapłacisz, i nie wypłacisz swoich pieniędzy, i przelewu nie zrobisz, to nie ma gotówki, ma przez ranę bo terminale nie będą działać i tak dalej, a także na przykład włamania do elektrowni, po to, żeby je wyłączyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i to może być naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia, jeśli się podobało, bym ładnie poprosił łapkę w górę, komentarz, udostępnienie. Pa!